Jak każdy tydzień pracowicie, mieliśmy 10 zdarzeń, z czego 2 pożary i 8 miejscowych zagrożeń. Jeżeli chodzi o pożary, pierwszy pożar lasu, miejscowość Dalęcino, drugi pożar sadzy w przewodzie kominowym, miejscowość Przerać. Tak jak wspomniałem, 8 miejscowych zagrożeń, z czego pierwszy to usuwanie powalonego drzewa blokującego przejazd na drodze. Kolejne 4 zdarzenia, pomoc policji, zespołowi ratownictwa medycznego w otwarciu mieszkania. Jedno z tych zdarzeń, otrzymaliśmy informację, że ze względu na długi czas dojazdu karetki do miejscowości Gwda Wielka zostaliśmy zadysponowani, żeby udzielić pomocy przedmedycznej do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego. Tak też uczyniliśmy, nie udało się tej osoby uratować. Kolejne zdarzenie. W transporcie drogowym otrzymaliśmy informację o wypadku samochodu osobowego na drodze krajowej nr 20 przy miejscowości Marcelin. Po przybyciu naszych zastępów udzielano pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym. 2 osoby podróżowały tym pojazdem. Jedna z tych osób została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala na dalsze badania. Kolejne zdarzenie, usuwanie plamy substancji ropopochodnej, miejscowość Biały Bór i uwolnienie chłopca. Otrzymaliśmy informację w niedzielę 16 października, że w Szczecinku przy ulicy Budowlanej chłopiec zaklinował się w drzewie. Po przybyciu naszych zastępów, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, okazało się, że osoby postronne uwolniły tego chłopca, także nie potrzebował żadnych interwencji. Oprócz tych wszystkich zdarzeń mieliśmy też 2 alarmy fałszywe. 14 stycznia otrzymaliśmy informację, że przy drodze między miejscowością Parchlino a Przypkowo leży mężczyzna przy drodze. Tam zostały zadysponowane nasze zastępy. Po przejechaniu tej drogi nie znaleziono żadnej osoby, także był alarm fałszywy. Drugi alarm fałszywy, otrzymaliśmy informację 16 października, że w Skotnikach pali się piwnica w bloku wielorodzinnym. Po przybyciu naszych zastępów nie zastano żadnego pożaru. W ostatnim tygodniu od 10 do 16 października strażnicy podjęli 86 interwencji. Operatorzy monitoringu wizyjnego ujawnili 16 zdarzeń. Natomiast mieszkańcy Szczecinka zgłosili do nas 50 interwencji. 2 osoby zostały przekazane dla zespołów ratownictwa medycznego. Strażnicy zastosowali blokady na 14 samochodów i pomogli w uruchomieniu 2 samochodów. 4-krotnie zwierzęta zostały przekazane do schroniska dla zwierząt lub dla lekarzy weterynarii. 14 października około godziny 6:55 podczas patrolowania ulicy Klasztornej strażnicy zauważyli 2 mężczyzn, którzy leżeli pod jednym z balkonów. Byli to znani z wcześniejszych wielu interwencji bezdomni. W miejscu tym zrobili sobie koczowisko, zaśmiecając je pustymi butelkami, reklamówkami, resztkami jedzenia. Mieli tam rozłożone poduszki i koce. Na obu zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie. 14 października około godziny 16:30 wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie, który leżał na ławce na przystanku PKS-u. Na miejscu strażnicy zastali mężczyznę z zagipsowaną nogą poruszającego się o kuli inwalidzkiej. Siedział na ławce pod wiatą, na twarzy pod okiem miał widoczne rany. Twierdził, że rany te powstały na skutek upadku na ziemię. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który zdecydował o zabraniu mężczyzny do szpitala. 15 października około godziny 15:20 strażnicy udali się na ulicę Kaszubską. Tam zgłoszono uwięzionego w ogrodzeniu jenota. Na miejscu rzeczywiście strażnicy zastali tego jenota w siatce ogrodzenia. Jak wynikało z ustaleń, był tam uwięziony od 4 dni. Udało się go uwolnić dopiero po rozcięciu drutów siatki. 16 października o godzinie 11 była interwencja w parku miejskim na wysokości ulicy Ordona. Zgłoszono tam bezdomnego, który koczował w nasadzonych tam krzewach. Na miejscu zastano mężczyznę, który zamieszkuje w sąsiedniej gminie. Od kilku dni przebywa na terenie Szczecinka. W tym miejscu akurat zrobił sobie legowisko i tam nocował. Z uwagi na jego stan zdrowia został przekazany dla zespołu ratownictwa medycznego, a miejsce to zostało uprzątnięte przez przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej.
Około godziny 12:25 podobna interwencja, tym razem znowu na ulicy Klasztornej, gdzie bezdomny zrobił sobie koczowisko pod jednym z bloków. W związku z okresem zimowym bezdomni będą szukać takich miejsc, gdzie będą mogli się schronić. Będą wybierali krzaki, będą szukali miejsca pod balkonami, opuszczone altany, piwnice, garaże. Każdemu bezdomnemu możemy zapewnić pomoc, możemy go przewieźć do ośrodka dla osób bezdomnych. Niemniej taki bezdomny musi wyrazić wolę, żeby taką pomoc można mu było oferować. Wybierają sami taki styl życia, jednak nie możemy dopuścić, by w takich miejscach gdzieś zamarzali, by ich życie czy zdrowie zostało zagrożone. Dlatego my prosimy, żebyście Państwo zgłaszali do nas miejsca, o których wiecie, gdzie przebywają osoby bezdomne. My będziemy takie miejsca kontrolować. W związku z nastaniem sezonu grzewczego rozpoczęliśmy również kontrolę przydomowych kotłowni. 16 października taka kontrola wykazała spalanie w piecu różnego rodzaju odpadów w postaci plastików, folii. Kontrola ta została zakończona postępowaniem mandatowym. To nie tylko trudny czas dla kierowców, którzy poruszają się o różnej porze dnia i nocy, ale przede wszystkim dla osób pieszych, które bardzo często w sposób niewidoczny poruszają się ulicami naszego miasta i choć nie ma obowiązku noszenia elementów odblaskowych w terenie zabudowanym, to jest to dobra maniera, dobry nawyk, który powoduje i też daje sygnał innym, że myślimy o swoim bezpieczeństwie i nam bardzo na nim zależy. Jesienią nie używamy już w swojej garderobie wierzchniej tylu kolorów, więc najczęściej jest to bardzo stonowana, ciemna kolorystyka, która bardzo często zlewa się z cieniem drzewa, z ciemnym pojazdem. Do tego przychodzą oślepiające reflektory samochodów i tak naprawdę pieszy w zderzeniu z pojazdem jest tutaj bez żadnych szans. My ze strony profilaktyki robimy bardzo dużą ilość różnego rodzaju spotkań i staramy się tymi spotkaniami dotrzeć do różnej grupy odbiorców. Oczywiście najbardziej chłonna i kopiująca te prawidłowe zachowania to jest dzieci i młodzież szkolna, ale pamiętamy też o seniorach i musimy też upominać tych najbardziej aktywnych, którzy mieszkańców naszego miasta, którzy w tym pośpiechu dnia codziennego, dowożenia, zawożenia dzieci zapominają o tym, żeby się rozejrzeć i pomyśleć o swoim bezpieczeństwie. Więc ten mały element odblaskowy umieszczony w okolicy klatki piersiowej spowoduje, że jesteśmy bardziej widoczni. Dzisiaj tak naprawdę producenci, czy to odzieży sportowej, czy to odzieży wierzchniej, wychodzą nam naprzeciw, bo rzeczywiście wiele takich elementów pojawia się na tych ubraniach. Być może mając do wyboru, wybierajmy te, które już mają na sobie elementy odblaskowe, zwłaszcza dzieci, które są bardzo ruchliwe, często nie idą grzecznie za rączkę, tylko poznają otaczający ich świat, więc jest to duże ułatwienie. No bo potem dochodzi do tragedii. Właśnie w minionym tygodniu odnotowaliśmy zdarzenie drogowe z udziałem osoby pieszej. Przewidujemy, że właśnie w tym okresie jesienno-zimowym takich zdarzeń będzie więcej, więc po co mówić o statystykach, skoro możemy alarmować, uprzedzać i prosić o to, żeby te elementy odblaskowe pojawiły się na torebkach, na kurtkach, na rękach. Dajmy sobie szansę zauważyć się przez innych uczestników ruchu drogowego. Ale tak jak już wcześniej pan redaktor powiedział, to nie tylko odblaski, ale też przede wszystkim prędkość. Pamiętajmy, że zmiana przepisów prawa o ruchu drogowym nakłada na kierującego, który w sposób brawurowy przekracza dozwolone limity prędkości, bardzo wysokie kary mandatów. No i o tych efektach przekonał się 60-letni mieszkaniec naszego miasta, który w Szczecinku został zatrzymany przez patrol ruchu drogowego. Mężczyzna w terenie zabudowanym poruszał się z prędkością większą o 53 km na godzinę. W związku z wykonanym pomiarem policjanci nie tylko nałożyli wysoki mandat, ale
od 17 września nałożyli również zwiększony limit za to wykroczenie punktów karnych, czyli na konto kierującego trafi dodatkowe 13 punktów karnych, więc pokazują takie sytuacje, jak w bezmyślny sposób można bardzo szybko nazbierać punkty, które później będą decydować o tym, że utracimy prawo jazdy. Ale czasami to ta lekkomyślność zaburzona alkoholem powoduje, że tracimy uprawnienia. Miniony tydzień to aż 7 nietrzeźwych kierujących, a rekordzista miał w swoim organizmie ponad 2 promile alkoholu w organizmie, a do tego prędkość spowodowała, że kierujący znajdujący się w stanie nietrzeźwości spowodował zdarzenie drogowe, w wyniku którego pojazd dachował. Na szczęście w tym zdarzeniu nikomu nic się nie stało, a mężczyzna odpowie teraz za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co grozi nawet do 2 lat pozbawienia wolności, no i ta bardziej dotkliwa konsekwencja, czyli zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów orzeczony przez sąd. Dlaczego o tym ciągle mówimy i powtarzamy? Bo później generuje to kolejne przestępstwa, ponieważ niezastosowanie się do sądowego zakazu, złamanie go grozi kolejnym przestępstwem i tutaj zagrożony już karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności, więc niech to będzie taki sygnał i alarm dla tych, którzy pod wpływem alkoholu wsiadają do swoich pojazdów i nie myślą o tym, jak realne zagrożenie stwarzają dla innych uczestników ruchu drogowego. Kolejnym zagrożeniem są narkotyki. Kolejny tydzień i kolejne zatrzymania z narkotykami. Tym razem dość niechybnie młody mężczyzna, mieszkaniec naszego miasta, wpadł z narkotykami, ponieważ zaniepokojona rodzina szukała swojej tak naprawdę 16-letniej siostry i córki i w miejscach, w którym prawdopodobnie dziewczyna mogła przebywać, podczas sprawdzania tych adresów właśnie pod jednym z adresów policjanci znaleźli 16-latkę, ale w mieszkaniu unosiła się tak silna woń narkotyków, że policjanci przeszukali mieszkanie i okazało się, że zabezpieczyli w nim ponad 100 gramów marihuany. Teraz mężczyźnie grozi za to odpowiedzialność karna. Ja przypominam, że za posiadanie grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności. W rodach działkowych ostatnie porządki przed zimą, ale często zostaje tam sprzęt. Każda pora roku niesie ze sobą pewne zagrożenia i aspekty, na które w sposób bardzo szczególny zwracają policjanci. I rzeczywiście ta jesień, kiedy działkowcy już opuszczają swoje ogródki działkowe, kiedy są tam już zebrane zbiory, w większości są już zrobione przetwory, trzeba też uporządkować ten teren i zabezpieczyć na zimę przed ewentualnymi nieproszonymi gośćmi sprzęt, który przez ten cały sezon nam służył. Pamiętajmy, żeby nie pozostawiać na terenach ogródków działkowych przedmiotów, narzędzi, które stanowią dla nas jakąś wartość, ponieważ nie ma tam tylu działkowiczów w okresie jesienno-zimowym, żeby poza patrolem policji, straży miejskiej czy, jak to się mówi, życzliwości, sąsiada móc dopatrywać i doglądać swojego ogródka, swojej altany. Pamiętajmy również o takiej dobrej praktyce, czyli zróbmy zdjęcie przedmiotów, które są dla nas cenne. One później ułatwiają pracę policjantom, ponieważ posiadane numery seryjne bardzo często się gdzieś tam zacierają, ale pozostawione są jakieś ślady charakterystyczne, cechy charakterystyczne, które nierzadko wiążą się z pewną historią, więc wykonanie takiego zdjęcia ułatwi później odnalezienie takiego sprzętu. Bywają takie sytuacje, że policjanci legitymują osoby, które mają przy sobie elektronarzędzia, których nie są w stanie wyjaśnić, jak weszły w ich posiadanie, a my potem mamy trudność z odnalezieniem właściciela, więc myślę, że jest to dobra praktyka, zwłaszcza teraz, kiedy mogą się nasilić kradzieże z włamaniami na terenie ogródków działkowych. W minionym tygodniu odnotowaliśmy właśnie takie zdarzenie, gdzie sprawca dostał się do altany, dokonał kradzieży zestawu wędek, a do tego 2 butle napełnione gazem. Właściciel straty wycenił na kwotę mniej niż 1000 zł, ale sprawcy grozi teraz nawet do 10 lat pozbawienia wolności.